Do wygrania jest kosa oraz skiny do CS2. Żeby wygrać, wybierz numer oraz odpowiedz na pytanie ukryte w filmie. Dołącz na Discorda oraz zostaw łapkę w górę, bo te wymagania musisz spełniać, żeby dostać nagrodę. Na 50 lajków odblokuje cię kolejny odcinek. Siema siema, z tej strony Dratek. Dzisiaj jesteśmy na Hellcase'ie. Jak widzicie, wleciał nowy evencik Cyber Spring. Dokładnie tak, dzisiaj sobie go przetestujemy. Idealnie 30 dni będziemy testowali. Dużo czasu mamy, fajnie, że w końcu wleciały jakieś nowe skrzyneczki. Także będzie zabawa. Ale na początek pamiętajcie, żeby wpisywać kodzik promocyjny Dratek, bo ten kod daje wam 10% bonusu do wpłaty, 70 centów na start. No i wejściówkę do dwóch fajnych konkursów. Oczywiście pamiętajcie, że jak chcecie dołączyć do tego konkursu na 123 dolary, słuchajcie, kiedy to nagrywałem, zostały 3 godziny, także spieszcie się, bo jak to wrzucę, to zostanie pewnie z godzinka, coś takiego, także let's go mordeczki, wysyłajcie do znajomych, jeśli wy nie macie kasy, to może wasz znajomy, koleżanka, kolega, obojętnie kto będzie miał i sobie może wygra, bo naprawdę bardzo mało osób bierze udział. Pamiętajcie, że trzeba wpłacić z tym kodzikiem tylko 4 dolary, to jest 20 zł blikiem, to jest nic. Pamiętajcie również, że trzeba otworzyć skrzynkę USPA, no i wtedy możecie dołączyć, a do drugiego konkursu, żeby dołączyć na 65 dolarów, musicie wpłacić z tym kodzikiem. Tutaj 2 dolary, no i tą skrzyneczkę. Zostało tutaj 20 dni do końca, co prawda, ale mordy, spieście się, nie zwlekajcie, bo zauważyłem, że zwlekacie albo po prostu wpłacacie z innym kodem, a wpłaćcie sobie raz po prostu głupie 2 dolarki, to jest 10 zł bliczkiem z tym kodzikiem tutaj właśnie do tego konkursiku, jeżeli dołączyliście do tego konkursu, no bo ten konkurs to jednak jest epicki. 123 dolce, 40 osób niespełna, plus tutaj wejściówka 4 dolary, to też jest nic do takiego konkursu, także let's go. Link oczywiście zostawiam wam w opisie do dwóch konkursów, czyli dwa linki macie. Od razu jak klikniecie w link, przeniesie was do wpisania kodu. Dobra, jest evencik, także zbieramy sobie tokeniki. Te tokeny możemy wydać tutaj na różnych trybach. Oczywiście dzisiaj sobie wydamy. W sumie teraz nie będę wam mówił, o co chodzi w tych trybach, po prostu w praktyce przetestujemy. Myślę, że wiecie i tak, ale no pod koniec, po openingu, jak zbierzemy jakąś ilość tokenów, to wam powiem dokładnie. Bez przedłużania od razu przechodzimy sobie do pierwszej, najtańszej skrzyneczki za tylko 3 dolarki. No jestem mega ciekawy, co tutaj jest do wygrania. Okej, jest Neo do wygrania, ktoś wygrał nawet w StarTracku za 260 dolarów, nieźle, props. Dobra, od razu 5 skrzyneczek, 15 dolarów, otwieramy, zobaczmy co nam wyleci, oby jak najlepiej. Bo 15 dolców wydaje mi się. Water Elemental, widzę fioletowy skin, gryf jest. Czy to będzie wart? Dwa nawet gryfy, niestety nie jest to warte tyle, ile wydałem. No 3 dolary na minus, ale 15 tokenów mamy. Otwórzmy może jeszcze raz, bo jest to tania skrzynka, także też dużo tutaj aż tak nie ryzykujemy. 5-7 banki biznes, no niestety nie. No teraz będzie chyba gorzej, niby jest elitarny Akacz, chromatyczny Galil, tak, jest gorzej, ale dostaliśmy jeszcze 5 tokenów. Dobra, na razie ta skrzynka tak średnio, przechodzimy sobie do cyber skrzynki za 8 dolców. Okej, tutaj jak widzicie troszkę gorsze są dropy, co prawda jest droższa skrzynka, ale najlepszy drop to jest 90 dolarów, no dobra. Także otwieramy za 40 dolarów 5 sobie skrzyneczek na test. I uwaga, co nam dropnie, Space tutaj był, mignęła nam AWP Fever Dream, ale niestety 12 dolarów, wydałem 40, no średnio, Lecimy sobie do kolejnej skrzynki za 15 dolarów, 5 skrzynek od razu, najlepszy drop to 455 dolarów, no i tutaj się już zaczyna zabawa, najlepszy drop to jest ta kostka, jak dobrze widzę. No to otwieramy, 75 dolarów wydaje, no kurczę, jestem ciekawy. Okej, jest ten uspik, ale Frontset Misty jest, Emperor jest, jest to warte 50 dolarów. 25 tokenów, no wydałem 75 dolarów, także 25 dolarów jesteśmy na minusie. No otwórzmy jeszcze raz, może jakiś Prince Stream dropnie, bo widzę, że jest do wygrania. No dropi nam średnio, dropi nam bardzo średnio, kurczę, to jest najgorzej, no 27 dolarów, no nie jestem na razie zadowolony. Przechodzimy sobie do kolejnej skrzynki za 35 dolarów, no tutaj już się zaczyna zabawa. Najlepszy drop to Gamma Doppler Flip Knife za 719 dolarów, kurde, no aż bym chciał takiego, także uwaga, otwieramy, kurczę, nie wiem ile teraz wydałem, 150 chyba? Kurczę, Bloodsport był obok, no nie, no tutaj Gamma Doppler był obok, ten flip, 161 dolarów, wydałem, słuchajcie, 175, jestem na minusie, kurde, jestem na minusie, no musimy odzyskać, proszę, no jest nowy event, niech coś sypnie dobrego na lepszy dzień. Okej, jakiś digielek tutaj dropnął, ale tragedia,
kurde, $65, $100 na minus ponad. Dobra, ta skrzynka nie oddaje, to fest. Przechodzimy sobie do kolejnej skrzynki. Tą skrzynkę otworzę 5 razy, $375. W ogóle na ten opening wydam tyle pieniędzy. Mam nadzieję, że będzie warto. Oczywiście to zobaczymy na koniec. Także uwaga. Co nam da z tej skrzyneczki? No, nie wygląda to dobrze. Zaraz zobaczymy, jakie stany, czy jest Tatrak, czy nie. $363? O kurde. Okej, okay, $102 ten uspik. No, profitu nie ma, super. Także niestety. Przechodzimy sobie teraz do najdroższej skrzynki. Jest to ostatnia skrzynka. Nawet mnie nie stać na 5 razy, ale na 4 razy. No, kurde, mam nadzieję, że tutaj mi dropnie kosa i mi odda wszystko. 1400, ktoś dropnął koskę. Ja nawet taką koskę za 1100 przyjmę. Także let's go, otwieramy 4 skrzynki za prawie $500. No i proszę, niech mi dropnie walona kosa. No kosy nie ma, nie ma nic ciekawego z tego, co tutaj widzę. $250. No jest lipa, jest lipa. Dobra, słuchajcie, ile mamy pieniędzy w ekwipunku? Okej, jesteśmy na bardzo dużym minusie. Słuchajcie, ja to sprzedaję. Ja to sprzedaję, jesteśmy $500 na minusie. I ja chcę otworzyć 5 skrzynek najdroższej skrzynki eventowej. Liczę na kosę, powiem wam tyle. Liczę na kosę. Kurde, kosy nie ma, kosy nie ma, nie ma kosy. $622, okej. Nie jest źle, nie jest źle. Otwórzmy jeszcze raz, ale teraz czekajcie, mniej troszkę skrzynek, 3 skrzynki. Let's go, proszę, kosa, musi być jakaś dobra kosa. Slaughter, jakiś bajonecik, coś ten tego. Jezus, obok była, patrzcie to. Akurat o tej kosie mówiłem i była obok. No nie wierzę, $194, ile mamy kasy, ile mamy szybko kasy? 817 i ja pierdzielę, jesteśmy $700 na minus. Ej, dobra, ja tą skrzynkę sobie otworzę na bitwie. Mam nadzieję, że te skrzynki są na bitwie. A, jeszcze w sumie wydam tokeniki, właśnie, tokeny. Jak wpłacacie z kodem DRATEK, możecie sobie tutaj odbierać. Jak wpłacicie $2, macie 5 tokenów za darmo. Jak $5, to 10 tokenów. Zakładka, koło, depozytujecie swoje tokeny i spośród tych osób wygrywacie tutaj skinka. Token, tutaj depozytujecie swoje tokeny, no i Hellcase nagradza was skinkami. Face it, skin generator jest bardzo fajny, bo tutaj na przykład wrzucacie powiedzmy 180, czyli maksa, generujecie sobie skinka i wydropi wam jakiś losowy skin. U mnie wydropił skin za $5, o fajnie. Event Store jest też sztosem, bo jak stracicie powiedzmy kasę, macie jeszcze tokeniki, możecie kupić sobie balans, skiny, skrzynki, także naprawdę to jest spoko opcja. No dobra, a my teraz przechodzimy sobie do Case Battle'a. No i otwórzmy tą skrzyneczkę. Ale ona, kurczę, nie jest dostępna. Czajcie? Skrzynki eventowe nie są dostępne na battlach. Szkoda. Chociaż nie, może jest? Nie, nie ma. Kurde, szkoda. No dobra, w takim razie, jeżeli nie ma tej skrzynki dostępnej na battle, ja ją otwieram po prostu sobie na singlu. To jest ostatnie nasze otworzenie, ostatnia szansa. Jeżeli stracimy, to będziemy dość sporo na minusie. No liczę na kosę. Naprawdę liczę na kosę od początku, jak otwieram tą skrzynkę. Jest walona kosa. Jest kosa, mogły być dwie, ale jest jedna. O kurde, jaka ona jest tania. Jaka ta kosa jest tania? Co jest? Ja myślałem, że ona będzie z klocka warta, ale jest tania. No, powiem wam, nie jestem zadowolony. Masakra. Dobra, otwieram w takim razie ostatni raz, ale no nie jestem zadowolony. Myślałem, że ta kosa już naprawdę będzie droga. No i jeszcze nam dropią jakieś walone dwie M4-eczki, które będą bardzo mało warte. No niestety dzisiaj nie wychodzimy z profitem. Ole minus, o kurde, widzowie. No nie jest dobrze. No dobra, słuchajcie, jestem $800 na minus. Nie, więcej nawet. Ja pierdzielę. No niestety dzisiaj nie pykło. Jeszcze wydam sobie, w sumie może w Event Store coś kupię? Nie, za tak małą ilość tokenów nie mogę kupić funduszy. W takim razie wrzucamy sobie tutaj. Tak, o, 35. Generate, zobaczmy ile dropnie. Okej, 59 centów, dobra. Zawsze coś, ale no i tak wychodzimy na mega, mega minus. Niestety, no nie jestem zadowolony, szkoda. Mam nadzieję, że jak będę jakąś skrzynkę po 100 razy otwierał, dropnie nam lepiej. W sumie ta skrzynka może dropnie coś, jak otworzy ją 100 razy. Ta skrzynka, kurczę, no dropnęła kosa, co prawda, ale no... Kurczę, tu są koski, ludzie dropią koski za minimum 1000 dolców, a ja dropnąłem tylko za 300, także bardzo słabo. Mordeczki, pamiętajcie o tych dwóch konkursach, o tym to już w ogóle, bo dosłownie za 3 godziny jest losowanie, ja ten film wrzucę, no nie wiem kiedy, za 2, coś takiego, także macie bardzo mało czasu. Wjeżdżajcie, $123 kosa, z tym kodzikiem musicie wpłacić 4 dolce, to jest tylko 20 zł blikiem, tutaj oczywiście refill i tutaj macie bliczka.
czy tam chcecie czymś innym, no to spoko. Jeżeli wy nie możecie, to wyślijcie do znajomego, wam może podziękuję, da wam jakiegoś skinka, no bo serio, jest bardzo mało osób. Także let's go, drugi konkursik, jedna osoba tylko dołączyła, także jak wbijecie do tej kostki, to wbijajcie tutaj. Z tym kodzikiem musicie wpłacić 2 dolary, to jest około 10 zł. Także let's go, pamiętajcie, żeby otworzyć też tą skrzyneczkę. No i co? Dzięki za oglądanie, do następnego filmu, cześć!